Cześć. Chciałem nagrać bardzo ważny odcinek dla mnie dzisiaj. I stwierdziłem, że wpadnę sobie faktycznie na tego YouTube'a i trochę pogadam. A mianowicie będzie to odcinek o strefie komfortu i o wychodzeniu ze strefy komfortu. Bo tak naprawdę, gdybym nie wychodził ze strefy swojego komfortu, to nie byłoby mnie tu dzisiaj i nie nagrywałbym tych treści na YouTube'a. I pewnie nie byłoby mnie też w świecie fotografii, bo robiłbym pewnie gdzieś zdjęcia dla siebie do szuflady i nie rozwinąłbym się tak bardzo, jak rozwinąłem się przez ostatnie 2-3 lata. No, także zaczynajmy. Tak, więc myślę, że wychodzenie ze strefy komfortu to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, jeżeli chce się tworzyć jakieś tam artystyczne treści i chce się rozwijać w tym, co się robi. Ponieważ właśnie to, że wychodzimy z tej swojej takiej bańki, którą mamy stworzoną i która nam mówi, że słuchaj, to co robisz jest dobre, rób tak dalej i będzie super. To właśnie to, że wychodzimy spoza tej bańki i próbujemy nowych rzeczy, powoduje, że rozwijamy się i jakby poprawiamy swoje umiejętności i tworzymy nowe rzeczy, o których wcześniej nawet nie mogliśmy myśleć, bo było nam dobrze w miejscu, w którym byliśmy. Ale jakby dla mnie najważniejszą kwestią, jeżeli chodzi o wychodzenie ze strefy komfortu, jest to, że nie można zrobić tego tylko raz. I tak naprawdę, jeżeli raz wyjdziemy z naszej strefy komfortu i zaczniemy tworzyć nowe rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy, ale zatrzymamy się w tym miejscu i będziemy tworzyć te rzeczy i powtarzać ciągle to samo, to stworzymy sobie nową bańkę, która będzie dla nas bardzo wygodna. I mimo, że kiedyś było to dla nas bardzo odkrywcze, zamkniemy się znowu w kolejnej bańce i jakby nasz rozwój znowu przystanie w tym samym, może nie w tym samym miejscu, ale w kolejnym miejscu, które spowoduje, że się zatrzymamy. Więc ważne jest to, aby to nie było jednorazowe wyjście ze strefy naszego komfortu, tylko żeby ten ruch i tą czynność jakby cały czas powtarzać. Jeżeli zrobiliśmy coś, co jest dla nas nowe, odkrywcze i trochę się baliśmy tego, powtórzmy to parę razy, spróbujmy nowych rzeczy, spróbujmy odkrywać nowe pokłady inspiracji z miejsc, których nie przypuszczaliśmy, że mogą nam się w jakikolwiek sposób sprawdzić. Warto jest czasami też robić rzeczy wbrew sobie. Nawet kiedy uważamy, że kurczę, to nie jest w moim stylu, a nie powinienem tego robić. Natomiast bardzo często prawda jest taka, że to nasz strach nam podpowiada, że coś nie jest w naszym stylu albo że nie powinniśmy tego próbować. A właśnie wręcz przeciwnie, powinniśmy tego spróbować, zobaczyć, a utwierdzić się w przekonaniu, czy nie jest to dla nas, bo może okazać się, że właśnie jest i że właśnie bardzo fajnie się sprawdzi w naszej fotografii, w tym, w jaki sposób fotografujemy, w tym, co fotografujemy, bo tak naprawdę możemy próbować różnych nowych rzeczy, wychodzić jakby spoza tej fotografii ślubnej, jeżeli robimy fotografię ślubną, bądź spoza fotografii portretowej, jeżeli robimy fotografię portretową. No, myślę, że to wszystko. Jakby najważniejszą kwestią w tym wszystkim było dla mnie to, żeby powiedzieć wam, żeby nie zatrzymywać się i nie tworzyć sobie kolejnych baniek komfortowych, tylko wychodzić dalej, dalej, dalej i cały czas odkrywać tą fotografię i przeżywać nowe rzeczy. No, także chyba tyle w tej krótkiej pogadance na dzisiaj. Trzymajcie się i hej, pa!